Jeżeli chcesz dodawać filmy dłuższe niż 15 minut, miniatury niestandardowe, prowadzić transmisję na żywo oraz móc odwoływać się od roszczeń systemu Content ID, to koniecznie musisz zweryfikować swój kanał na YouTube. Już pokazuję Ci, jak to zrobić. Aby zweryfikować nasz kanał, musimy wejść do YouTube Studio, które znajdziemy albo wchodząc przez Dostosuj kanał czy Zarządzaj filmami, lub klikamy sobie tutaj w prawym górnym rogu, a następnie dajemy na YouTube Studio. W YouTube Studio przechodzimy do zakładki Ustawienia w lewym dolnym rogu. Następnie klikamy Kanał, Dostęp do funkcji. Domyślne funkcje mamy włączone, pozwalają one na przesyłanie filmów, tworzenie playlist, dodawanie współpracowników do playlisty i dodawanie nowych filmów do istniejącej playlisty. Aby móc mieć włączone funkcje domyślne, należy nie mieć aktywnych ostrzeżeń o naruszeniu wytycznych dla społeczności. Nam zależy na zweryfikowaniu numeru telefonu i robimy to w tym miejscu. Klikamy sobie na tą strzałeczkę. Pozwoli nam to właśnie na wrzucanie filmów dłuższych niż 15 minut, miniatur niestandardowych oraz transmitowanie na żywo i odwoływanie się od roszczeń z systemu Content ID. No i wymagania to włączone funkcje domyślne oraz potwierdzenie numeru telefonu. Klikamy sobie w ten przycisk. Następnie prosimy o SMS z kodem weryfikacyjnym. Możemy także poprosić o telefon z automatycznym nagraniem głosowym. Ja wpiszę mój numer, uzyskaj kod. Wpisujemy kod, który przyszedł nam SMS-em na nasz telefon. Klikamy wyślij. No i dzięki temu mamy zweryfikowany numer telefonu. I możemy to sprawdzić, wchodząc z powrotem do YouTube Studio i widzimy, że tutaj automatycznie zostało to zweryfikowane. Zostaw mi lajka pod tym filmem, a jeżeli chcesz poznać 10 sposobów na to, jak mieć większy czas oglądania na YouTube, to koniecznie zobacz film, który wyświetlił Ci się na ekranie, na którym oglądasz ten film. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!